Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było odcinka na Ameryce, na Free to Playu, więc czas na to, żeby się pojawił. Był mega, mega duży opening na Europie, a na Ameryce, moi drodzy. Jakoś to się z altem robiło, z shiftem, z kontrolem, z czym to się robiło? Jakoś to się robiło, jest. 14. A na Ameryce jest bieda z nędzą, nie ma pieniędzy, ale 22 pakiety otworzymy, 6 z zadań i 16 kupionych przed chwilą i mam nadzieję, że będzie tutaj czym grać. 22 pakiety, więc jakby były dwie legendy, to byłbym przeszczęśliwy. Tutaj będziemy analizować, co jest w pakietach. Niefortunne te pierwsze drawy. No, jakaś podstawa do Agro Palladyna i RAR. No, jakiś Renomag. Ale za mało mam kart, żeby się to bawić w Renomagów. Powiem wam, że... No dobra, coś dla Jade Druida. Jest dla Szamana. No, na razie z szaleństw nie ma i na razie z tego jakiegoś mega stycznego deku nie złożymy. Druga błyskawica jest cool. To też jest niezłe. To też ujdzie w tłoku. Reno jakiś Warlock, Reno Mac. No dobra, ale mamy dwie karty do szamana. Epicka karta. O, i nawet będziemy mieli co odpyłować. A może nam się trafi legenda pirat do Agroface Pirata? To będzie najtaniej złożyć. Znam pewnego typa, to nie jest karta, która mi odpowiada. Damulka z gadżetonu. No powiem wam szczerze, jak na razie zero szału. Agenci Lotosu. O! Dobra, jest kolejna dobra karta do szamana. O, to mi się podoba. I to mi się bardzo podoba, moi drodzy. To mi się bardzo podoba, bo to oznacza, że zbierają nam się karciochy do jadę szamana. Ale oczywiście brakuje tam legend. Straż Obywatelska, wow. Ork. No jak na razie jesteśmy blisko naszego szamana, aczkolwiek tam, tak zerknę na szybko, potrzebuję ile legend? Białookiego. Aje. No i Talnos by się przydał. Moi drodzy, kiepsko to wygląda. Trzech legend raczej tu nie dostaniemy. A pyłu nie mam tyle. Więc będzie ciężko. Rzadka karta, rzadka karta. Ginu wodny mówca, pięknie. Zaczyna nam się szaman składać, słuchajcie. Szaman Stone zaczyna nam się składać. Bez Talnosa jakoś sobie poradzimy, ale Aya i Białooki by się przydali. Okej. Okay. Jest. Druga wulkaniczna mikstura. No ciekawe, czy jestem w stanie nazbierać jakoś szybko pyłu, żeby tego szamanka złożyć. Kumoter, pani mikstur jest ok. Brudny szczur. Nie bardzo. No kurde, czwarty ten behemot. Przekupka też nie. No brakuje nam kilku kart, ale naprawdę niewielu. Najgorsze jest to, że tych dwóch legend brakuje. Ej. No to jest paczka w stylu... do niczego niepotrzebne.
Powinna być tu od razu taka opcja. Odpyłuj. Mhm. Kolejna super mega paczka. No ta mikstura może gdzieś kiedyś się nawet i pojawi w graniu. Rar. No dobra, polujemy dalej. Nefrytowa błyskawica, nie wiem czy już nie mamy dwóch. Brakuje nam nefrytowych broni. To na pewno. Wygląda to naprawdę źle. Zostało 7 paczek, nie ma legendy, a to co dostajemy jest, szczerze mówiąc, oprócz szamana wątpliwej jakości, 2 epiki, może tutaj coś się podzieje ciekawego. No dobra, obstawiamy coś fajnego. Pszczusza gromada. Super. O, to się kapłanowi przyda, tylko tyle brak mi kartu kapłana, że ta jedna jaskółka wiosny nie przyniesie. Mikstura kolejna. No dobra, to jest ok, ale już takich mieliśmy dwóch, więc to mi bardzo, za bardzo nie jest potrzebne. Korsarz, cyngiel. Nie korsarz, tylko kramarz. No dobra, moi drodzy, 20 paczek otworzyliśmy, nie ma żadnej legendy. Czyżby na free-to-playu jest nefrytowy duszek, to jest dobre. Więc to jest dobra karta. Teraz by nam się przydała taka paczka z Ają i z Białookim w jednej paczce. I nawet by się coś już udało. Dachowiec, śliczny dachowiec, ale do mojego Szajmana się nie przyda na jadach. Najgorsze jest to, moi drodzy, że nie ma żadnej legendy w 22 pakietach. I to mnie martwi. To dla druida jest ok. No jak nie teraz ta legenda, to kiedy? Nie może mi tego zrobić Blizzard, że 22 pakiety nie dał mi żadnej legendy. 22 więcej chyba nawet. Chociaż nie, 22. I żadnej legendy. Tylko jakiś shit. No moi drodzy, niestety przekupka kolejna. Nie wiem po co mam się z nią przekupywać. Ale zobaczmy, nawet jakiś pył dostaniemy. Całe 100 pyłu. Wow. Wow. Nowe. U druida jest całkiem sporo. Tu też. U Palladinosa chyba najwięcej. U Szajmana jest też ok, bo tak naprawdę brakuje nam dwóch broni i jednego healerka. Oczywiście nie wspominając legend. Więc gdybym miał na teraz składać Jadę Szamana, Jade Szamana, czy jak go zwał, tak go zwał. Zobaczmy, ile nam kart brakuje. No dobra. Co tam jest? Niestandardowa. Jedna błyskawica. Tak. Dwa trogi mam. Jedne pazurki mam. Talnosa nie mam. Nefrytowych pazurków. Nie mam. Dwa portale z Malstromu mam. Jeden Flame Tongue mam. Dwa totem golemy mam. Jedna burza jest. Jeden totem przepływu many jest. Dwa heksy są. Dwa dżinu wodny mówca jest jeden. Nefrytowa błyskawica sztuk 2 jest. Nefrytowy duch to będzie gdzieś tutaj. Gdzie jest ten nefrytowy duch? Nefrytowy duch 2 sztuki jest. Białooki nie ma. Azur Drake 1 sztuka jest. Dobra. Bloodlust jest. Aja nie ma. Istota z... jak to? A dobra, istota jest za 6, dobra.
Dwie istoty z otchłani i dwa nefrytowe wodze. Moi drodzy, brakuje 6 kart. Brakuje Talnosa, jednej Jinyu wodny mówca, białookiego Ai i dwóch nefrytowych pazurków. Tak jest. Najgorzej to będzie z... nefrytowe pazury, to jest rar. No dobra. Nefrytowa błyskawica to jest zwykłe, ale to już mam. Jinyu jest też rarem, tak? Czego mi brakuje? Ejajaj, Jinyu jest rarem. Dwie bronie to są dwa rary i tududu. Czyli trzy rary, dwie legendy. I coś jeszcze. Czego jeszcze mi brakuje? A, i Talnosa, czyli trzy rary i trzy legendy. Wow. To najgorzej to będzie z legendami. Książę Malkezar. 400 rwi, 400. Kurczę. Już tylko tyle mam legend? Wszystkie już zjarałem? A nie, bo to są dobra. Wróć. Nie. Teraz szukaj legend. No. Od razu lepiej. Parę ich tam jest. Co byśmy mogli się pozbyć? Nie bardzo jest co. Czy Katun da się spalić? Nie. No dobra, mam jakąś legendę. No Jarka nie chce ruszać. Malkoroka. No załóżmy, że zjarałbym Malkoroka. To jest 400. Załóżmy, że zjarałbym Malkezara. No to jest 800. Rwija 1200. Romagusa 1600. To strasznie boli. Strasznie. Mediwa 2 koła. Deathwinga 2400. Już robiłem Ragnarosa, już w tamtym sezonie zjarałem chyba 5 legend, żeby zrobić tego midrange szamana, który sobie grał. Brakowało mi Ragnarosa, nie? Oczywiście tam nie ma Talnosa, tylko jest kobold, ale to będziemy się męczyć. Może to zjaramy, może nie, na razie robimy dzienne i trzeba będzie zacząć grać. O, jestem już 45%, wow. Moi drodzy, to koniec tego openingu. Jest nieźle nasz Shaman. Na jadach, na olbrzymach jest prawie gotowy, brakuje tylko 6 najważniejszych, inaczej, brakuje tylko 6 najdroższych praktycznie kart z tego deku, bo chyba tu epika żadnego nie ma, z tego co pamiętam, więc brakuje rarów, tak jest, i legend, czyli najdroższych 6 kart. Dzięki, trzymajcie się. O, coś uzupełnił. Ty, ja nie chcę, żebyś tu uzupełniał, Zdzisiek. Nożownik, tu drugi portal, żongler płomieni, mind control tech, ale żeś urządził. Co ty jeszcze dodałeś? Powiedz Tarzana i zgładziciela. No dobra. Nie. Dzięki wam serdecznie, jeżeli wam się podobało, zapraszam do łapkowania, a my sobie na NA-u będziemy grali już w wolnej chwili niedługo. Trzymajcie się, pozdrówka, hejka i pa pa.